udziale ogromne wyróżnienie wystąpienia w imieniu lekarzy Krakowskiej Izby z życzeniami pomyślności w nowym roku i pełnienia posługi kapłańskiej w Krakowie z satysfakcją. Nasze spotkanie ma o tyle charakter szczególny, że zaszczyca nas Jego Eminencja swoją obecnością po raz pierwszy w roli arcybiskupa metropolity krakowskiego. Czcigodny księże arcybiskupie, wkraczamy w rok stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Jako obywatele pełni satysfakcji z siły naszego rosnącego państwa, ale jako lekarze pełni niepokoju w obliczu kryzysu systemowego ochrony zdrowia. Niskie finansowanie w porównaniu z innymi krajami Europy oraz wciąż pogłębiająca się luka pokoleniowa wśród lekarzy w konfrontacji z procesami demograficznymi starzejącego się społeczeństwa czynią naszą sytuację niezwykle trudną. A przecież chrześcijańskie przesłanie miłuj bliźniego jak siebie samego ani na moment nie traci na aktualności. Mamy nadzieję usłyszeć z ust Waszej Eminencji słowa pociechy i porady, które będą nam drogowskazem. Pozwolą znaleźć właściwą drogę postępowania na dokonanie sensownego wyboru w sytuacji tak wyraźnego skonfliktowania się naszego społeczeństwa. Jedno wiadomo, bez poszanowania godności drugiego człowieka nie możemy wykonywać naszego zawodu. Wasza Eminencjo, księże arcybiskupie, 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, który z tego miejsca wiódł swój rodowód, w chwili tak doniosłej jak tegoroczny opłatek, życzę księdzu arcybiskupowi i całemu duchowieństwu, aby w pełni harmonii niosło nam pociechę duchową, wspierając nas lekarzy w walce o godne życie i zdrowie na miarę możliwości współczesnej medycyny. Niech ten symboliczny opłatek, jaki dzielimy się dzisiaj, witając nowonarodzone dziecię, połączy nas wszystkich w trosce o wspólną przyszłość. Bardzo jesteśmy wdzięczni za kontynuowanie tej wspaniałej, tego dzieła, które zapoczątkował Karol Wojtyła. W tym roku właśnie obchodzimy 60-lecie w ogóle uruchomienia poradnictwa i współpracy arcybiskupów, wcześniej jeszcze księdza, a potem arcybiskupa kardynała ze służbą zdrowia naszą. To był ciągły kontakt, 60-letni ekscelencja. Wszystkiego najlepszego chcemy życzyć i niech Panu błogosławi i da dużo, dużo siły w tym ogromnych obowiązkach, które spadły na Waszą ekscelencję. Ja w imieniu wszystkich farmaceutów zgromadzonych chciałam prosić o błogosławieństwo dla nas i danie nam siły, bo ten rok dla nas będzie na pewno bardzo trudny. Bardzo proszę księdza arcybiskupa. Bardzo dziękuję za te życzenia wypowiedziane w imieniu środowiska, które Państwo reprezentują tutaj w Krakowie. Nie musimy się przekonywać, jakie ważne ono jest dla życia naszego narodu, społeczeństwa, poszczególnych ludzi. Dziękuję także za to nawiązanie w życzeniach do szczególnego roku, jaki się zaczyna właśnie teraz, kiedy będziemy obchodzić stulecie odzyskania niepodległości. Dla nas to wielkie wydarzenie. I kiedy myślę o tym, myślę także, proszę Państwa, o tym, co się 100 lat temu wydarzyło w Poznaniu. Tutaj wydawało się sprawą oczywistą, że powstanie Polska, podobnie jak w Warszawie, kiedy rozbrajano Niemców, ale Wielkopolska była ciągle pod zaborem pruskim, niemieckim. I gdyby nie powstanie wielkopolskie, to granice Polski przedwojennej byłyby mniej więcej tak, jakie na zachodzie wyglądały w roku 1914, kiedy wybuchła ta tak zwana Wielka Wojna. Powstał wtedy w Poznaniu Naczelna Rada Ludowa i ona w listopadzie, jeszcze nie było powstania, już myślała, jak te ziemie zagospodarować
dla Polski. Już myślano o tym, jak utworzyć uniwersytet, pierwszy w Poznaniu. I ten uniwersytet powstał i jego pierwszym rektorem był właśnie lekarz, pan profesor Heliodor Święcicki. Mówię o tym dlatego, żeby podkreślić rzecz, która może się wydawać oczywista, ale w tym momencie widzę ją jako symboliczną. Jak lekarze stoją na czele odtwarzania się struktur państwowych, a jednocześnie struktur uczelnianych. Jedno zresztą z drugim idzie w parze. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że od tamtych wydarzeń to właśnie mija już cały wiek. Po drodze wiele ogromnych, niekiedy wręcz dramatycznych wydarzeń, związanych zwłaszcza z II wojną światową, gdzie właśnie lekarze byli na pierwszym froncie walki o życie ludzkie, o życie i tkankę polskiego narodu od tej strony właśnie biologicznej i w jakiejś mierze również duchowej. Dzisiaj naturalnie inne wyzwania, inne trudności i inne też niepokoje, które jak wiemy dotyczą bardzo głęboko państwa środowiska. Tu chodzi niewątpliwie o sprawę pieniędzy, właściwego urządzenia strukturalnego służby zdrowia, ale chodzi także o to, co państwo wspomnieli, problem demografii, starzejącego się społeczeństwa, pewnej zapaści demograficznej, z której próbujemy się jakoś dzięki bardzo śmiałym projektom rządowym się wydobyć, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to proces wcale niełatwy i na pewno efekty tego nie będą mogły być widoczne w ciągu najbliższych lat. Wiemy także, jak bardzo ważną sprawą jest batalia o ludzkie życie, to co jest przedmiotem państwa troski, poświęcenia, niekiedy poświęcenia bliskiego heroizmowi, ale to jest także batalia w ogóle o wizję człowieka. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego każe nam spojrzeć na tajemnicę Chrztu, na nasze wszczepienie się w Chrystusa, w Jego śmierci, zmartwychwstanie, ale także nasze wszczepienie się w tę wizję człowieka, którą On daje. A wizja ta mówi o powołaniu człowieka do wieczności, a w tym mieści się także niezwykle ważna problematyka samego życia, jego świętości, troski o to, żeby od momentu, kiedy ono się poczyna, było otoczone troską społeczną, państwową także, żeby za tym szły odpowiednie uregulowania prawne. Myślę tutaj zwłaszcza o tej ostatniej inicjatywie podjętej przez wielki ruch społeczny, ale także o słowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej aborcji eugenicznej. A państwo też doskonale wiedzą, jak wielkie presje wywierane są na nasze społeczeństwo, ale także na rządzących, żeby w imię tak zwanych praw europejskich, chociaż nikt dokładnie ich nie zdefiniował, uważać aborcję jako prawo kobiety i prawo wolności. Podobnie się myśli także o eutanazji, o in vitro. I proszę patrzeć, proszę państwa, teraz stoimy wobec ogromnych wyzwań, które tylko w jakiejś części sprowadzają się do problemów ekonomicznych i płacowych i strukturalnych, gdy chodzi o służbę zdrowia. Gdzieś w głębi jest batalia o człowieka, o to, kim on jest w naszym, zwłaszcza chrześcijańskim rozumieniu. Nie ulega wątpliwości, że to, do czego nas powołuje Pan Jezus,
I to, cośmy zostali wszczepieni poprzez chrzest, zobowiązuje nas do bardzo określonych postaw. I nie bez powodu tutaj pojawia się słowo heroizm, bo niewątpliwie w odniesieniu do ludzi, którzy są w służbie zdrowia i zwłaszcza jako chrześcijanie, to trzeba mówić w tym przypadku o ich powołaniu. Takiej szczególnej, wielkiej pracy, która musi mieć na celu oczywiście bezpośrednio dobro pacjenta, dobro zwłaszcza człowieka chorego, ale w jakiejś mierze za tym kryje się ogromna praca, by przekazywać światu poprzez tych najbliższych, którzy są pod Państwa opieką, przekazywać światu chrześcijańską wizję człowieka. I jestem także wdzięczny za to, co zostało także tutaj powiedziane w słowach życzeń, przypomnienie o tej wielkiej tradycji, którą zapoczątkował ksiądz, a potem biskup, arcybiskup i kardynał Karol Wojtyła, gdy chodzi o jego uwrażliwienie na życie ludzkie, uwrażliwienie w wielorakich postaciach, ale także znajdujące swój wyraz w jego chęci współpracy z tymi wszystkimi, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zdrowie i życie drugiego człowieka. Jest mi też, proszę Państwa, bardzo miło właśnie w kręgu Państwa dzisiaj powiedzieć to, co niedługo już zostanie wprost ogłoszone, mianowicie, że w tym roku, pod koniec kwietnia, będzie miała miejsce w Krakowie beatyfikacja sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Wybitnej postaci, gdy chodzi o życie, gdy chodzi o służbę życiu i zdrowiu, kogoś, kto stanowi prawdziwy symbol chrześcijańskiego spojrzenia na drugiego człowieka, który jest potrzebujący wsparcia ze strony lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, tych wszystkich, którzy tworzą służbę zdrowia. Wiemy także, jak ta postać pani Hanny Chrzanowskiej była bliska Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, kiedy tutaj pełnił swoje obowiązki pasterskie w Krakowie. Te uroczystości, które będą za kilka miesięcy, niech będą też dla Państwa przy wszystkich problemach, z którymi się Państwo na co dzień spotykają, takim natchnieniem i punktem bardzo ważnym odniesienia w myśleniu o tym, jak ważną rzeczą jest, gdy Pan Bóg powołuje do tego, by stanąć przy pacjencie, by spojrzeć na niego, tego biednego, nieraz bardzo cierpiącego człowieka, jako kogoś, kto jest naszym bratem i siostrą. Jako na kogoś, z kim mamy się, bo taki jest przecież zamysł Boży, spotkać się w wieczności. Niech ta perspektywa Państwa w ich pracy i codziennym zabieganiu i wysiłkach nigdy nie opuszcza. Życzę jednocześnie, będziemy się dzielić opłatkiem i pewno wyrażać już nasze bardzo osobiste życzenia. Życzę Państwu, aby ten nowy rok 2018 był pod każdym względem dobrym rokiem. Rokiem, który niesie nadzieję, który sprawia, że z ufnością idziemy dalej, nie poddając się, nie ulegając rezygnacji, zmagając się o to, aby służba drugiemu człowiekowi, ta służba właśnie w Państwa wymiarze służby zdrowia, była jak najbardziej owocna, przynosząca także osobistą i radość, i satysfakcję, i poczucie dobrego
służenia Chrystusowi w cierpiących braciach, Kościołowi w jego dawaniu świadectwa o Bogu wobec wszystkich i w służbie polskiego narodu, który zawsze mógł liczyć na to, że lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, wszyscy, którzy są związani ze służbą zdrowia, nigdy ich nie opuszczą. Z całego serca wszystkim Państwu szczęść Boże.